Korty tenisowe nad zalewem Arkadia do końca lipca przejdą gruntowną modernizację. Miasto inwestuje w doposażanie i modernizację istniejących obiektów sportowych. Buduje też nowe, jak chociażby halę widowiskowo-sportową na Zarzeczu. Z kolei nad zalewem Arkadia powstaną dwa korty tenisowe. Zostaną wyremontowane, zmodernizowane korty tenisowe nad zalewem Arkadia. Obecnie istniejące tam obiekty sportowe, czyli te korty, nie nadają się już praktycznie do użytkowania, stąd też konieczność przeprowadzenia prac związanych z ich remontem. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na te prace i przetarg chcemy rozstrzygnąć jeszcze z końcem marca, a całą inwestycję wykonać do końca lipca, tak by fani tego sportu mogli jeszcze w okresie letnio-wakacyjnym skorzystać z tych nowych obiektów. Zgodnie z pierwotnymi planami, boisko do gry w tenisa miało mieć nawierzchnię akrylową. Zmiany kryteriów technicznych podyktowane zostały względami finansowymi. Ta inwestycja jest możliwa dzięki temu, że udało nam się pozyskać na to zadanie 180 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, więc dzięki tym środkom będzie łatwiej nam udźwignąć ciężar tej inwestycji. Mamy nadzieję, że oczywiście ta inwestycja wpłynie na jeszcze większą popularyzację tego sportu. Bardzo wielu Suwalczyn gra w tenisa. Widać to po ogromnym zainteresowaniu obiektami, które znajdują się przy stadionie lekkoatletycznym na ulicy Wojska Polskiego. Te korty są tam oblegane w tym okresie wiosny, lata, jesieni bardzo mocno, dlatego też liczymy na to, że tutaj nad zalewem Arkadia będzie to taka alternatywa dla fanów tego sportu i też chętnie będą z niej korzystali. Całkowity koszt inwestycji zweryfikuje przetarg. Miasto na ten cel zarezerwowało 700 tysięcy złotych. Korty mają być odkryte, utwardzone piaskiem kwarcowym. Nawierzchnia wykonana będzie z trawy syntetycznej. Ponadto pojawią się nowe ławki i okalające boisko ogrodzenie.